Wieczór właściwie. Jesteśmy przed tym szpitalem przy ulicy Kresiewicza. Przed chwilą ze Środy Wielkopolskiej przyjechał tutaj prezydent Andrzej Duda i spotkał się z osobami, które są poszkodowane wczorajszym w niedzielnym wybuchu prawdopodobnie gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. No jedna osoba jest w ciężkim stanie, druga osoba troszeczkę lepszym, ale też stan dosyć ciężki, a pozostali ranni to w większości jakieś tam potłuczenia i ich nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Myślę, że jakaś pomoc ze strony rządowej będzie, ale będę jeszcze w tym tygodniu rozmawiał z panem premierem Morawieckim, bo będziemy się widzieli, także tą sprawę też na pewno poruszymy. Na razie te rodziny mają zapewnione lokum i wszyscy tutaj i w Poznaniu, i władze miejskie, i wojewoda razem ze swoimi współpracownikami tutaj pracują nad tym, jak tą sytuację rozwiązać.